Halo, halo? Czy mnie słychać tutaj? No to dobrze, to zaczynamy. Cześć, nazywam się Kamila Zalewska-Firuz, w sieci występuję jako Fawi. Jestem autorką gier fabularnych dla dzieci, między innymi mój sztandarowy produkt to Jagodowy Las, napisany dla mojej córki Jagody. I to jest prelekcja dla osób absolutnie początkujących, a nawet niezaznanych w ogóle z tematem, czyli RPG dla dzieci ogólnie. Co to jest, jak zacząć, dlaczego zacząć i mój ulubiony motyw, czyli walory edukacyjne RPG-ów dla dzieci. Zaczynamy więc. Zacznijmy może od definicji. Gry fabularne to jest rodzaj rozgrywki, w której wspólnie opowiadamy jakąś historię. Dzieci tworzą postacie, mogą też grać z sobą, które żyją w tym świecie, reagują z nim. Czyli na przykład siedząc z dzieckiem wieczorem i opowiadając mu bajkę o małym krasnoludku, który idzie przez ciemny las i zaczyna słyszeć jakiś płacz, dziecko mówi, co ten krasnoludek robi. Na przykład, czy sprawdza, czy ucieka, czy jakkolwiek inaczej. Ogólnie chodzi o to, że to dzieci decydują, co robią ich bohaterowie w tym świecie. Wiem, to się różni od klasycznego opowiadania bajek. Żeby było uczciwie i sprawiedliwie i dodać też jakiś element losowy, używane są kości, żeby sprawdzić, czy się coś udało. Na przykład jakaś wspinaczka, daleki skok, ucieczka, ukrycie czegoś. Także kości, zwane mechaniką, chociaż ja to wolę nazywać zasadami, pomagają nam sprawić, żeby przygody były uczciwie prowadzone, czy coś się udaje bądź nie. Dlaczego ogólnie warto grać? Jest kilka powodów, skupię się na tych moim zdaniem najważniejszych. Po pierwsze, dzieci uczą się poprzez zabawę. Odgrywanie różnych scenek jest dla nich zupełnie czymś naturalnym. Może to być poczta, sklep, jakiś gabinet lekarski, policjanci, złodzieje, piraci, jakkolwiek. Przy czym część tych odgrywanych scenek to często nauka pewnych socjalnych sytuacji, które będą w przyszłości. Na przykład wizyta w sklepie, zapłacenie, przywitanie się, wybranie produktów itd. To wszystko są swego rodzaju ćwiczenia. Dzieci chcą też bawić się w to, co znają ze świata bajek, czyli często odgrywać jakichś czarodziejów, transformersów, syrenki. No teraz na przykład popularny jest Psi Patrol, czy inne tego typu rzeczy. I jeśli ten świat jej nie fascynuje, jeśli ten świat im się podoba, to one się potem w to bawią, chcą żyć tym światem. I to jest też szansa dla rodziców, żeby nie musieli po raz setny odgrywać tego samego 7-minutowego odcinka, tylko mogli razem z dzieciakami tworzyć nowe przygody, nową zabawę. Zwłaszcza, że dzieciakom bardzo zależy na uczestnictwie dziecka, rodzica. Nie chcą po prostu trzymać dwóch samochodzików w powietrzu, tylko chcą, żeby ten jeden samochodzik na przykład prowadził tata albo mama, żeby razem poznawać tę fabułę. Problem zaczyna się, że rodzice mają prawo być zmęczeni i wymyślanie jakichś kreatywnych zabaw może być bardzo trudne, a odgrywanie po raz setny tego samego odcinka, jak wspominałam, potrafi być bardzo wyczerpujące. Więc co w tym momencie można zrobić? Właśnie dlatego warto grać gry fabularne. Gry fabularne to tak naprawdę usystematyzowany sposób na zabawę z dzieckiem. Mechanika, czyli właśnie ten zbiór zasad, ma za zadanie nam ułatwić. Ona szereguje nam, co się powinno dziać po kolei i postępując zgodnie z nią, tworzymy historię, którą dzieciaki bardzo często strasznie mocno wsiąkają. W taki system RPG, czy na przykład Jagodowy Las, Mistrz Baśni, czy inne, które mówię za chwilkę, definiuje bardzo dużo rzeczy. Kto jest kim? Czy na przykład jesteś czarodziejem, syrenką, jakimś superbohaterem? Gdzie toczy się opowieść? To jest las, miasto, magiczna kraina, głębina oceanu? Informuje, jakie są wyzwania, czyli na przykład zdjęcie klątwy ze śpiącej królewny, albo odnalezienie zagubionego pisklęcia. I jakie są nagrody? Wdzięczność, skarby, fajna zbroja, czy cokolwiek innego. Tego wszystkiego na szczęście dzięki gotowym systemom nie musimy wymyślać. Ale przejdźmy do zalet jeszcze bardziej. Po pierwsze, spędza się czas z dzieckiem i się na nim skupiasz aktywnie. Istnieje bowiem coś takiego, co się nazywa bodajże zasadą złotych 15 minut. Chodzi o to, żeby 15 minut dziennie poświęcać dziecku czas, ale tak w 100%. Nie, że się coś z nim ogląda, nie, że się siedzi w telefonie czy cokolwiek innego, tylko to jest 15 minut przynajmniej, kiedy jesteś mocno skupiony na dziecku. W praktyce nie jest też tak łatwe, chociaż to tylko kwadrans. I gry fabularne mają tą przewagę,
że to jest rozmowa, to jest wspólne tworzenie historii. To nie jest granie w planszówkę i skupianie się na planszy. To nawet nie jest czytanie książek, chociaż sama uwielbiam czytać małe książki, kiedy oboje patrzymy w karty i czytamy. Tylko to jest właśnie wspólna rozmowa, wymyślanie, co powinno się wydarzyć, kombinowanie. Można bardzo dobrze poznać swoje dziecko, jakie ma marzenia, jak reaguje na porażki i przeciwności losu. Bo dzieciaki aktualnie dochodzi nawet do takich sytuacji, czego się przekonamy jako opiekunka na koloniach RPG-owych, że są dzieci, które tak bardzo boją się porażki, że nawet nie grają na aplikacjach na telefonie, tylko wolą na YouTubie włączyć stream, jak ktoś inny gra i śmiać się, jak mu nie wychodzi. To jest przerażające i myślę, że warto nad tym ćwiczyć, że porażki są ok, przeciwności losu się zdarzają. Kolejna rzecz, jak dziecko postrzega siebie i innych, jak na przykład zobaczy strasznego trolla, który stoi przy ścieżce i stwierdzi, że ten troll chce go napaść i zabrać mu kanapki, no to też jest dla nas pewna alarmująca sytuacja. A z drugiej strony, jeśli dziecko od razu pobiegnie go bić, też możemy się zastanowić, dlaczego przecież ten troll nic mu nie zrobił. Łatwiej wyciągnąć dziecka, co je trapi, jak minął mu dzień w przedszkolu lub szkole, no bo te emocje, które targają dziećmi, nie da się łatwo wyłączyć. Dorosły, który miał ciężki dzień w pracy, często potrafi to zostawić za drzwiami i jakoś tak otrząsnąć się. No, dzieci raczej nie mają takich mechanizmów wypracowanych. I rozmawiając z dzieckiem, sprawiamy, że rozmawianie z nami jest po prostu czymś naturalnym i łatwiej potem dowiedzieć, co było nie tak, zwłaszcza, że część tych takich silnych emocji, sytuacji mogą mieć potem odbicie w grze. Że dziecko na przykład stwierdzi, że ten troll zabierze mu kanapki na pewno. No i dalej są to rzeczy związane bezpośrednio z różnymi terapiami, nazwijmy to terapiami, no, z logopedią. Że dzieci same z siebie chcą mówić, próbują mówić, opowiadać, ćwiczą skupieniem, próbują rozwiązywać zadania, a także pracować w grupie. W związku z tym mamy dużo takich zalet, bo rozmawiałam na przykład z testerami Jagodowego Lasu, wśród których były dzieci z problemami logopedycznymi czy problemy ze skupieniem. I właśnie takie dzieciaki świetnie sobie pod tym względem radziły. One mówiły, bo chciały mówić, bo opowiadały, co robili bohater. A też czasem same chciały prowadzić sesje RPG, co było po prostu świetne. Dobra, lecimy dalej. Ojej, dalsze zalety, no tak. Lecimy tak po kolei. Dzieci budują pewność siebie i poczucie własnej wartości poprzez podejmowanie własnych decyzji. No tak, nawet wybranie jakiegoś smaku jogurtu czy soczku w sklepie już jest dla dzieci pewną decyzją. I w świecie gry jest to przerobione w takim bezpieczny sposób, do czego przechodzę też w następnym punkcie, że to najbezpieczniejsza nauka konsekwencji. Jeśli dziecko popełni jakiś duży błąd, to efekty tego są w fikcji, w tym świecie, w tej bajce, którą tworzymy, to tam są to wszystkie konsekwencje, ale emocje są prawdziwe, bo dzieci, jak mówiłam, przeżywają porażki. Także możemy przećwiczyć różne scenariusze i pokazać, dlaczego niektóre postępowanie jest niesłuszne. Jak wspominałam, nauka porażek. Dzięki rzuceniu kośćmi porażki będą się zdarzać i to dobra okazja, by nauczyć dziecko radzenia sobie z nimi. Na obozach, jak miałam okazję na przykład 6-latkami prowadzić, bardzo ich mobilizowały rzeczy w stylu nie ma czasu na wkurzanie się, nie ma czasu, no trzeba ratować sytuację, co robicie? I ten gniew już, który widać było na przykład w takich 6-latkach, że już chciały rzucić tymi kostkami tym wszystkim, udawało się zmienić w taką mobilizację. A także fajne było tworzenie przyjaźni, bo na przykład tam miałam, załóżmy, tą grupę 3-6-latków, i była tam sytuacja moja ulubiona zresztą, jak jeden z nich zawalił rzut na charyzmę. Otóż chłopcy już byli pod koniec historii, uratowali królestwo przed smokiem, który jak się okazał po prostu bolał go ząb i dlatego był taki groźny i niemiły. No ale na ich cześć król urządził wielką imprezę, wielki bal, tam opisywałam można, jak się poubierali, jakie tam jedni rzeczy. No i chłopcy pierwsze, co zrobili, to powiedzieli, że podbijają do dwórek. Byłam bardzo zaskoczona, przyznaję. No ale podeszli do tych dwórek, zaczęli z nimi rozmawiać i rzucać sobie na charyzmę. No i jednemu z nich wypadł najniższy wynik. Już po prostu widziałam te łzy w oczach, przerażony. Słuchajcie, nieważny był smok, nieważne były walki, nieważne było zgubienie w lesie, nic było absolutnie nieważne. On właśnie rzucił jedynkę rozmawiając z dziewczyną. No po prostu to widać było, że dramat.
Więc co w takich sytuacjach możemy robić? Panowie, słuchajcie, druh jest w potrzebie, co robicie? Kolega zaraz się skompromituje. No to chłopaki szybko rzucili na charyzmę. Jeden z nich miał wysoki wynik i przejęłam na chwilę narrację. Nie jest to najlepsza technika, ale w tym momencie jest uzasadniona. I mówię, że już otwierasz usta tego chłopca, któremu się rzut nie udał. Już wiesz, że nie wiesz, co powiedzieć. I w tym momencie kolega ci uderza mocno łokciem pod żebra, staje przed tobą i zaczyna opowiadać, że to mój przyjaciel, to mój wielki bohater, razem z nami dał radę ze smokiem i tak dalej. No i co się stało? Mieliśmy kryzys. Bo chłopiec już strasznie przeżywał, że się wygłupił przed tą dwórką, która jakby nie istnieje. I to było koniec sesji, więc nieważne byłyby te wszystkie bohaterskie czyny, on by na pewno strasznie przeżywał to, że się przed tą dziewczyną skompromitował. Ale zamiast tego jeden kolega go wypacnął pod żebro, zobaczył, że kolega robi się czerwony, nie wie co powiedzieć, szybko przejął tą scenę i sytuacja, kryzys, nie wiem co robić, zostało zamienione na ratowanie drucha w potrzebie. I to widać było później, że chłopaki pomagając sobie w takich kryzysowych sytuacjach wręcz się do tego wyrywali, żeby tylko pomóc. Było to wielkie oczywiście wdzięczność. O stary, bardzo ci dziękuję i w ogóle. Także jest to kolejny mechanizm w grach fabularnych, który można świadomie wykorzystać do radzenia sobie z porażkami, czyli do mobilizacji. W co można grać? Ja tworzę serię, co się nazywa Fireball Junior. Aktualnie w niej są dwie gry. Jest to Jagodowy Las oraz Syrenki i Trytony. Te dwa systemy są dostępne w wersji darmowej. Jagodowy Las ma również wersję komercyjną, wydruk, wszystko. Syrenki też są w wersji drukowanej. Ale PDF-y można ściągnąć niekomercyjne z rysunkami na domenie publicznej za darmo. Ewentualne dochody idą na cele charytatywne. Drugi system, który polecam, to jest Mitch Bassini, którego autor Marcin jest strasznie fajnym człowiekiem, więc też warto. Mistrz Baśni to jest świat fantasy, w którym systemowo nie ma przemocy. Dzieci nie mogą mechanicznie używać przemocy do rozwiązywania problemów, zamiast tego są testy zaprzyjaźniania i wszystkie problemy trzeba rozwiązywać właśnie bez przemocy. Fund to jest mechanika uniwersalna, na której możemy tworzyć własne historie. Świat zabawek to jest malusieńki setting na pierwszej edycji Adventurersów, że mamy wielki tam centrum handlowe, w tym centrum handlowym jest przedszkole, w którym w nocy ożywają zabawki, chodzą po tym centrum handlowym, rozwiązują różne problemy, mają problemy ze szczurami. Na moim fanpage'u Fireball Junior, gry fabularne dla dzieci, staram się publikować ogólnie materiały. Jak wejdziecie w zakładkę zdjęcia albo notatki, gdzie są artykuły, znajdziecie jak zacząć, dużo porad, między innymi innych Fireballi. Aktualnie wspieram to, trwa zbiórka na adeptów. To jest 3 pack moich gier na uproszczonej drugiej edycji Adventurers. Tam znajdziecie Dziedziców, czyli setting fantasy, w którym dzieciaki grają młodymi następcami tronu, dziećmi wodzów i tak dalej, którzy wyruszają przeżywać przygody, poznawać swoje królestwo, żeby w przyszłości być dobrym władcą. Jest Superliga, czyli młodzi dzieciaki i młodzi nastolatkowie mają super moce i muszą sobie radzić z dorosłymi złolami, ponieważ wszyscy superbohaterowie zniknęli albo zasnęli. I są jeszcze kosmokadeci, czyli tacy strażnicy galaktyki trochę. Na start polecam serdecznie grupę Mamo, Tato, Zagrajmy w RPG. Na tej grupie znajdzie się pomoc, znajdzie się dużo fajnych linków, rodzice dzielą się zdjęciami, pomysłami, jakimiś linkami do darmowych gier, głównie po angielsku, że warto. No i fanpage są jeszcze Mistrza Baśni i na funcie też coś można znaleźć. Ta prelekcja jest dostępna w całości też na moim fanpage'u Fireballu Juniorze. Dobra, przechodzimy do mojej absolutnie ulubionej części, czyli przemycamy edukację. I tak, kości z kropkami doskonale nadają się do nauki liczenia. Otóż tak, grając z dzieciakami, warto nie używać kości, na których są cyfry, no zwłaszcza mówię w tym momencie o malutkich małych dzieciach, tylko z kropkami. Wtedy dodawanie na przykład, wiesz, dziecko wyrzucić 4, ma plus 3, załóżmy, do siły, a żeby coś podnieść, potrzebuje w wyniku 6. No to pytamy po kolei, ile wyrzuciłeś, czy wyrzuciłaś? 1, 2, 3, 4. No dobrze, masz wyrzucone 4, a ile masz siły? 3. To ile masz razem? Dziecko liczy, 7. Dobrze,
A ile potrzebujesz, żeby się udało? 6. To 7 to więcej niż 6, czy mniej? No więcej. Czyli udało ci się? No tak. Na początku to może być dosyć takie karkołomne, bo potrzeba cierpliwości, zadawania mnóstwa pytań, ale to bardzo szybko robi się automatyczne, że dzieciaki dodają bardzo ładnie, świetnie sobie z tym wszystkim radzą. Druga rzecz to jest szacowanie sukcesu, bo na przykład mogą być jakieś monety, które dają plusy do rzutu, mogą na przykład zastanawiać się, że mam plusy do siły, więc coś mi ciężko podnieść, ale na przykład mam bardzo dużą zręczność, więc może będzie łatwiej mi coś zbudować. Dzieciaki świetnie kombinują i bardzo często przejmują wręcz całą narrację, całą historię. Pozwalajmy im na to. I kolejna rzecz, liczenie złota. Też z moich doświadczeń, jak trochę tam pomagamy z matematyką różnym dzieciakom, bardzo szybko się zorientowałam, że 2x plus 5y plus z to jest po prostu jakaś czarna magia i sposób gnębienia dzieci. Natomiast 3 euro, 2 dolary i 5 złotych to każdy wie, ile ma. I właśnie jakieś złoto, diamenty, rubiny, tego typu rzeczy dzieciaki od razu się odblokowują, świetnie liczą. Dlatego liczenie złota w grach jest bardzo motywujące. Między innymi dlatego w Jagodowym Lesie nie mam punktów doświadczenia docelowo, tylko tam jest złoto i za to wykupuje się lekcje u nauczycieli za odblokowywanie talentu bądź podnoszenie statystyk. To ma dwa cele. Po pierwsze, nagle liczenie nie jest takie złe, bo to przecież moje złoto, ja muszę dokładnie przeliczyć, czy nie zapłacę za dużo. A po drugie, chcę przekonywać dzieciaki, że w edukację warto inwestować, że te pieniądze, te złoto, które zarabiają na misjach, sami z siebie przeznaczają na to, żeby być lepszym, silniejszym, mądrzejszym niż pewne nieistniejące wirtualne punkty doświadczenia, z którymi i tak nie ma co innego zrobić. Kolejna rzecz to jest ćwiczenie języków obcych. Będzie trochę przykładów. Zaczynamy od powiedzonek. Na sam początek jakieś bohaterowie niezależni, na przykład, nie wiem, jakiś strażnik dróg, albo na przykład czarodziej, czy sprzedawca, czy ktokolwiek może mieć krótkie powiedzonka, na przykład no way. Na początek to wystarcza, dzieciaki to szybko łapią. Kolejne rzeczy, które dosyć fajnie mogą nam pomóc z nauką słówek, to są różnego rodzaju nazwy własne, jak na przykład Zatoka Sweetwater w świecie jakichś syrenek i trytonów, czy bardzo klasyczne imię dla psa Lucky. Natomiast jednym z fajniejszych motywów są goście z daleka. Na przykład w Jagodowym Lesie przylatuje na bocianie czarnoskóra krasnoludka, która nie mówi po polsku, ale chce zwiedzić świat, ale mówi to świetnie po angielsku. I jak normalnie jest nauka języka z dziećmi, to jest takie trochę przeciąganie liny, zwłaszcza z niektórymi, że powiedz, jak jest jakieś słówko czy coś, to jest taki opór materii. Natomiast w momencie, w którym dziecko już jest wkręcone w tą grę i pojawia się postać, która mówi po angielsku, no to to, słuchajcie, to dzieciaki wchodzą w wyżyny swoich zdolności językowo-socjalnych. Oczywiście jest dużo machania rękami, pokazywania, rysowania, ale dzieciaki próbują, chcą. Mówią, składają zdania, mocno przysłuchują się, co ten druga osoba mówi, żeby zrozumieć. Także jako nauka języków jest to bardzo skuteczne. A dalej, znajomość słów, wymowa, ortografia. Tu od razu zaznaczam, że to może być kuszące, ale nie przesadzamy z ilością. Ale pójdźmy po kolei. Przydomki, na przykład kolory, wzory. W Syrenkach i Trytonach są 4 czarodziejki. Tam turkusowa, chyba nowa i tak dalej. No i miałam dużo pytań, co to za kolor w ogóle i o co chodzi, głównie od różnych ojców. Więc w podręczniku pojawiły się po prostu te kolory zaprezentowane. I dla dzieciaków to też jest nauka. To, co dla nas jest oczywiste, jak moro, pepitka, jak turkusowy, dla dzieciaków wcale nie jest. I to też jest nauka. Kolejne rzeczy są trudne słowa. Czyli apsztyfikant królewny, na przykład chorzy pirat, albo mój jeden z ulubionych takich trudnych słów to jest zacukany. Otóż zacukany to znaczy oniemiały z zakłopotania. Ktoś, kto jest tak zakłopotany, że aż mu zabrakło słów. No, chyba taki właśnie zacukany był nasz bohater z wcześniejszego przykładu z tym, że wypadła mu jedynka na charyzmie i nie był w stanie wydusić słowa przy dwórce. Frazeologizmy. Jeśli gramy zwłaszcza z dzieciakami taką 6 roku życia,
to spora część powiedzeń, które dla nas są już całkowicie naturalne, oczywiste i zrozumiałe, dla dzieci też są nauką. Jakiś lew salonowy, czarna owca czy złota rączka może być czymś nowym. Zorientowałam się tym, jak kiedyś wprowadziłam postać takiego mechanika, który miał mechaniczną rękę z takiej złotej blachy i mówiono do niego złota rączka. Dzieciaki nie znały powiedzenia na majstra złota rączka, więc one były przekonane, że jest nazywany złotą rączką ze względu na swoją protezę. No i dalej wszelkiego rodzaju ksywki. Ksywki to są ogólnie możliwości bardzo duże, czy nauki języków, czy jakichś trudnych słów jak rostra, eter, hetman, delta, satyr. To są tylko przykłady. No i kolejna rzecz, miejsce na mapie. Rysując z dziećmi mapę, pokazując im, możemy celowo umieszczać tam trudniejsze słowa, aby ćwiczyć pisanie, wymowę, ortografię. Dżdżyste góry, rzeka Struga, bezbrzeżna pustynia, kształtne skały, pola żużuchy. To są przykłady, które tu podaję. I tak jak mówiłam, nie można przesadzić, bo jak turkusowa czarodziejka i zacukany szop wezwą złotą rączkę, aby zdobyć bezbrzeżną pustynię, no to dzieciaki mogą zacząć wymiękać. Także wiem, że to przemycenie edukacji może być kuszące, ale zachowajmy ze wszystkim umiar. Ale dalej. Powiedzonka. Wszelkie właśnie wolność domku w swoim domku, fortuna kołem się toczy, takie różne mądre powiedzenia, albo po prostu stare też można przekazać. Dalej to są trudne słowa do wymowy, też wspomniana wcześniej motywacja do różnych tam logopedycznych treningów. Czyli degrengolada, o, to kwintesencja czegoś, zawsze kuriozalne, błahostka. Także dzieciaki mogą nawet z chichotem próbować to powtórzyć. A jeśli to jest jeszcze hasło na przykład do jakiegoś lokalnego sezamie, otwórz się, no to będą trenować zawzięcie. I dalej, gracze mogą być nazywani tak przez NPC-ów. Na przykład, a zmyślna z ciebie szelma. I tak dzieci będą zacukane, ale jak to? Czy on nie obraził, czy o co chodzi? Tutaj należy się zastanowić, czy pozwalamy dzieciakom na sesjach używać telefonów, bo z jednej strony to może być dla nich strasznie motywujące, żeby użyć jakiegoś Google'a, żeby wyszukać jakieś trudne słowo, albo na przykład rozmawiając z zagranicznym gościem, poszukać słówek. Także tutaj zostawiam wam do decyzji. Ogólnie staramy się z tymi telefonami właśnie nie przesadzać. Kolejna rzecz, której możemy uczyć, to wszelkiego rodzaju rzeczy związane z dawnymi zawodami. Pszczelarz, zdun, kaletnik, kołodziej. To są zawody, które cały czas istnieją, ale zwłaszcza w mieście dzieciaki nie mają za bardzo z nimi styczności. I czy w świecie fantazji na przykład pomoże pomóc pszczelarzowi, któremu jakiś sowo-niedźwiedź wykrada miód, albo jakiemuś zdunowi czy kaletnikowi, może być ciekawą elementem rozgrywki. Dalej, geografia. No to na przykład dałam mocny nacisk na Superlidze, bo można brać mapę czy plan naszego miasta, naszego województwa, kraju i na podstawie tej mapy tworzyć przygody. Na przykład złodzieje okradli Zamek Malborski, trzeba się tam udać, albo jest jakiś problem na Wiśle, że doszło do jakiegoś zaporu, z jakiejś zapory czy czegoś takiego. I w sposób mniej bolesny możemy pomóc dzieciakom poznać geografię. Mniejszym dzieciakom można pomóc bardzo mocno z nauką kierunków, żeby to nie musiało być klepanie takie północ, południe, wschód, zachód, ale na przykład powtarzać, że jest barbarzyńska północ, że z zachodu przychodzi wataha wilków, nazywane są wilkami z zachodu. Nawet napisać to na mapie, barbarzyńska północ, wilki z zachodu, karawany z wschodu i tak dalej. Bardzo szybko u dzieciaków to zaczyna wchodzić jako coś oczywistego. Punkt dalej to jest czytanie map, czyli ich oznaczeń, jakiś izohips, czy zrobienie gry w zbieranie pieczątek. Wygląda to tak, że bierzemy mapę, zaznaczamy na niej na przykład 5 punktów, a mamy 3 graczy. I każdy z tych graczy dostaje kartkę i są zawody. Jest załóżmy ileś drużyn, nasze dzieciaki są jedną z tych drużyn i na tych 3 kartkach muszą zdobyć wszystkie 5 pieczątek.
W sensie na jednej kartce może być jedna pieczątka, na drugiej mogą być dwie pieczątki, na trzeciej mogą być dwie pieczątki, ale muszą sami zaplanować trasę. I dzieciaki wtedy siadają na taką mapę lasa czy miasta i się zastanawiają, ok, ja najszybciej biegam, mam te najwyższe plusy, no to pobiegnę na najdalszy punkt. Te dwa punkty są obok siebie, no to jedna z naszych osób zbiera te oba punkty i przybiega. I takie planowanie, takie kombinowanie już jest dla dzieciaków bardzo rozwijające, bo to trzeba już jakoś sobie to wszystko przestrzennie wyobrazić i zaplanować. Jak wspominałam, kości dodają też emocji, czy się nikt nie przewróci, czy się nie zgubi, czy będzie najszybszy. I wtedy nauka właśnie czytania map wchodzi zupełnie naturalnie. Kolejna rzecz, którą możemy być jakby przedłużeniem gier, to są wydruk map z Google Mapsów. Jak spacerujemy z dziećmi, zaznaczamy na takiej mapie jakieś ciekawe miejsca, które potem wykorzystamy. Jeśli to jest park albo las, to mogą być to na przykład ciekawe miejsca, gdzie mieszkają krasnoludki, albo na przykład w jakiejś dziupli umówimy się, że mieszka bardzo mądra sowa, która wszystkim pomaga. Ale w mieście na przykład możemy dziecko zobaczyć, że to są jakieś opuszczony dom i zaplanować się, że tam jest skrytka jakiegoś superbohatera, który ukrywa tam swój pojazd. Tak, historia. Po pierwsze, to są przygody archeologów, bo my wszyscy pamiętamy, że nas wychowano na przekonaniu, że archeolog to jest taki Indiana Jones, który ma bardzo emocjonujące przygody, więc zdobywanie tam no, wartość edukacyjna będzie mniejsza, ale zawsze możemy jakieś ciekawym ludzie opisać dzieciom w znajdowaniu ich pozostałości. Przygody z wehikułem czasu. Wiem, że jest przynajmniej jeden nauczyciel historii w naszym kraju, który używa RPG-ów do nauki historii, że dzieciaki są wysyłane w jakieś czasy, w czasu sobie czytają o tym i tą wiedzę, którą zdobędą, pomaga im później w czasie gry. To jest niestety sposób, który wymaga od prowadzącego przygotowania się, znajomości tematu. Niemniej potrafi być bardzo motywujące, że dzieci same doczytują o świecie, o warunkach, jakie tam były, aby się jak najwięcej nauczyć. Kolejna rzecz to są settingi, czyli te światy historyczne, że dzieci mogą na przykład być jakimiś tytanami w antycznej Grecji, albo zabieramy je na przykład do Chin, żeby poznały czasy jakiejś dynastii. Pomysłów tu też jest dużo. Ponownie tutaj prowadzący, rodzic, opiekun powinien mieć również wiedzę na ten temat. Kolejna rzecz to są na tropie rabusiów w muzeum. Jest to kolejny bardzo wdzięczny temat, czyli na przykład zdobywanie jakichś elementów zbroi kogoś albo historii jakiegoś ważnego historycznego artefaktu. Tu ponownie trzeba się przygotować, ale też uważam, że warto. I mapy historyczne. Jeśli dziecko na przykład ma na historii o podziale dzielnicowym, to możemy wziąć odpowiednią mapę i dzieci mogą być na przykład jakimiś cofniętymi wehikułem czasu agentami, którzy próbują odkryć jakiś spisek, bo na przykład jakiś złol też ma wehikuł czasu i próbuje tam namieszać. No i dzieci na przykład otwierają taką mapę i zastanawiają się, gdzie zacząć poszukiwania złola, gdzie był on ostatnio widziany. I takie właśnie rzeczy mają tą zaletę, że to dzieciaki są jakby aktywne, że zaznaczamy na mapie ileś punktów, mówimy im, jaka jest sytuacja, na przykład tu i tu widzicie złola, gdzie najpierw go szukacie, co próbujecie robić, jak się przygotowujecie, że dzieciaki na przykład mówią, że muszą zaplanować sobie stroje, żeby za bardzo się nie rzucać w oczy. To ich właśnie nauka i kombinowanie. To jest to, co mówiłam też wcześniej o podnoszeniu własnej wartości, że same podejmują decyzje, rozwiązują problemy, a ewentualne konsekwencje są przez nich mocno przeżywane, ale pozostają w świecie fikcji. Magia. Ogólnie staram się unikać magii, przynajmniej wcześniej tak było, bo magia za łatwo rozwiązuje problemy i szybko sprawia, że świat przestaje być interesujący. W jagodowym lesie na przykład w ogóle nie ma magii, ponieważ uważam, że jeśli w lesie będzie można spotkać feniksa, smoka czy jednorożca, to przepiórka, rysi, żbik nie są w ogóle interesujące. Dlatego magię warto dawkować, ale można to robić też w sposób mocno edukacyjny. Po pierwsze, świetnym tematem na magii są domowe eksperymenty chemiczne, które można znaleźć na jakimś YouTubie, spryciarze i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Ale proste zasady mieszania kolorów mogą być ciekawe, że na przykład dzieciakom damy trzy farbki z trzema podstawowymi kolorami i powiemy im, że na przykład
są alchemikami i muszą uzyskać zielony kolor, żeby to była pasta lecznicza na przykład chorego jednorożca. Kolejna rzecz, botanika i zielarstwo. Można kupić dziecku jakąś ciekawą książkę o botanice, o zielarstwie, o roślinach, ziołach. Teraz po prostu takie rzeczy wychodzą, w księgarniach można zdobyć prawdziwe perełki, ale w świecie gry dziecko może takie być. Dać dziecku na przykład zeszyt, poznaje nowe magiczne rośliny lecznicze, rysuje je w swoim notatniku, zapisuje i tworzy własną taką księgę. Jak wspominałam, języki obce też mogą być. I to jest sposób, który moim zdaniem jest wyjątkowo fajny, czyli sposób rzucenia zaklęcia. Aby rzucić zaklęcie, trzeba je powiedzieć w innym języku. I im precyzyjniej to powiesz, tym to zaklęcie też jest bardziej precyzyjne. Czyli na przykład jak dziecko powie fire, no to po prostu pojawi się gdzieś ogień. Ale jeśli na przykład powie fireball, no to to już jest kula ognia. Jeśli dalej powie tam po angielsku, czy w innym języku, który chcemy uczyć, że rzucam fireballa w tamtym kierunku, albo chcę zapalić trzecią sosnę od lewej, no to to już, jak widzicie, są coraz trudniejsze zdania, których układanie umożliwia rzucanie zaklęć. To też jest rzecz strasznie dla dzieciaków motywująca, żeby próbować. No i na końcu wspólne gotowanie, to też może być magia, czyli zdobywanie jakichś składników. Na przykład w czasie gry dzieci muszą zdobyć różne składniki, jakiś załóżmy leczniczy napar, a potem idziemy do kuchni, bierzemy cytrynę, bierzemy imbir i razem tworzymy to robimy fajny napar, żeby resztę sesji siedzieć pod kocykiem, popijać sobie zimowym wieczorem i dalej opowiadać o tym, jak stworzyliśmy magiczny napar, który nie dopuszcza chłodu i możemy ruszać na mroźną, barbarzyńską, ale północ. A to jest taki trochę żarcik. To jest gesty magiczne, żeby rzucić zaklęcie. Czyli na przykład zamiast mówienia po angielsku mówimy, że jeżeli chcesz rzucić kulę ognia, to musisz mi pokazać y równa się x i na przykład kosinus. I dziecko, jeśli dobrze zamacha rękami, no to wtedy jest dokładnie to zaklęcie i przy okazji nauczy się wszystkich wzorów funkcji, co może być dosyć zabawne na sprawdzianie, jak próbują sobie przypomnieć którąś konkretną funkcję, będzie automatycznie jakoś machać rękami. Ważne, że działa. Dalej. Oczywiście możliwości są ograniczone przez naszą wyobraźnię w RPG-ach, więc możemy przekazywać różne treści ekologiczne, ale zarówno ekologiczne w sensie, dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, jak i ekologiczne, to czym się ekologia zajmuje, czyli współudziałem różnych istot i ekosystemów, czyli na przykład w jaki sposób życie jednych zwierząt wpływa na życie innych zwierząt. Tu ponownie warto samemu coś wiedzieć na ten temat, ale myślę, że warto pokazywać dzieciakom, że jak czegoś nie wiem, po prostu sięgam po telefon, sprawdzam, kiwam mądrze głową i samemu chętnie się doszkalam. Można nauczyć dzieciaki o zdrowym odżywianiu. Jedna z moich przygód, które często prowadzę dzieciakom, to jest to, że mały bóbr jadł cukierki porzucone przez dzieci nad jeziorem i śmieci i tak strasznie urosły mu zęby, że nie może zamknąć pyszczka, a do tego boli go brzuch. No i dzieciaki tam znajdują sposób, żeby mu... Cała historia nie jest o tym, że on źle zjadł, tak? Dzieciaki spiłowują mu zęby, pomagają mu, robią mu jakieś ziółka na brzuszek i wszystko, ale są świadome, co wywołało ten problem. Bardzo dobrym pomysłem jest nauka pierwszej pomocy za sprawą gier fabularnych. Jeśli macie warunki, śmiało po prostu potarzajcie się z dzieciakami po dywanie, że na przykład jakiś na przykład książę zasłabł, bo ugryzł zatrute jabłko i trzeba go ułożyć w pozycję boczną ustaloną, a nie tak jak na tych wszystkich bajkach na plecach. I tu też przy okazji zabawy dzieciaki będą czuły, że ratują jakiegoś księcia, a przy okazji nauczą się czegoś, co naprawdę może komuś uratować życie. No i muzyka, czyli na przykład powtarzanie jakiegoś utworu, powtarzanie jakiegoś rytmu, rozpoznawanie, śpiewanie jakichś piosenek. Tutaj też możliwości są duże i serdecznie zachęcam, żeby te sesje były muzyczne i radosne. Ale też zastanówmy się, czego unikamy. Sama się na tym łapię, że nadużywam słów super, bardzo ekstra, innych tego typu bąbelków, które nic nie znaczą. Po pierwsze super, ekstra, no to nic nie znaczy. Nie super to rozwiązałeś, tylko miałeś dobry pomysł. Cieszę się, że tak kombinujesz. Albo, och, to smakuje ekstra. Nie, upiekliście dla królowej smaczny tort,
który był jednocześnie słodki, odpowiednio wilgotny, królowa była pod wrażeniem. I kolejne słowo to bardzo. Nie uciekał bardzo szybko, tylko pędził. Nie był bardzo zmartwiony, tylko zrozpaczony. Unikanie tych słów sprawi, że sami wzbogacimy swoje słownictwo i też dokładniej opiszemy dzieciakom, co chcemy przekazać. Uważam, że to jest unikanie tego posłuży się zarówno dzieciom, jak i prowadzącym. Jak wspominałam, nie używamy magii bez potrzeby, bo jeśli można coś naprawić pstryknięciem palca, to poza poczuciem chwilowej mocy nie jest to interesujące fabularnie. To po prostu nam zabija większość problemów, większość spraw do rozwiązania i kombinowania. Nie blokujemy dzieciom pomysłów. Na przykład jeden tata opowiada, że jego córka musiała zdobyć 3 włosy kuny. Postanowiła się zakraść do kuny, jak to stała, urwać jej włosy, te 3 włosy i uciec. No niestety wyrzuciła jedynkę, kuna się obudziła, zezłościła i zaczęła ją gonić. No to dziewczynka powiedziała, biegła przez las. Dobra, to ja wbiegam do sklepu rybnego, kupuję wielką, pyszną rybkę i jej daję, bo ona mnie goni, bo jest zła, a jest zła, bo jest głodna. I tata stwierdził, okej. Dziewczynka była bardzo z siebie dumna, kuna była przeszczęśliwa, rybka była smaczna, a pomysł był kreatywny i wielu rodziców, sądzę, mogłoby go blokować. Nie róbcie tego, dajcie się dzieciakom bawić, bo to też właśnie daje tę pewność, poczucie własnej wartości, zwłaszcza na początku. I unikamy przekąsek na sesji. Może być jakaś woda. I to w sumie wystarczy, bo już nawet jakieś owoce, słodycze czy cokolwiek, to bardzo mocno odwraca uwagę. Dzieciaki mają w tych czasach, no nie wiem, czy w tych czasach ogólnie, dzieciaki żyją w świecie, w którym wszystko stara się skupić ich uwagę. Ekrany, aplikacje, głośne reklamy, muzyka, wszystko walczy o ich uwagę i nie utrudniajmy tego skupienia się. A co trzeba zrobić po sesji? Moim zdaniem bardzo ważnym elementem jest feedback, czyli omówienie tego, co się działo na sesji i powiedzenie, z czego jesteśmy dumni. Po pierwsze, umocnij to taki sygnał pozytywny, to co dzieciaki zrobiły dobrze i przypomnij te wartości edukacyjne, które chcemy przekazać. Czyli na przykład, świetnie poradziłaś sobie z tym smokiem. Rozmowa zamiast walki rozwiązała problem. Cieszę się, że podzieliłeś się jedzeniem z wędrowcem. Coraz szybciej liczysz. Trening daje efekty. Lubię z tobą grać. To jest moim zdaniem ogólnie. Lubię z tobą spędzać czas, lubię z tobą grać, lubię twoje pomysły. To jest takie pozytywne bodźcowanie, którego cały czas też się sama uczę. I przechodzimy do ostatniego elementu, czyli zabawy około RPG-owe. Postaram się to w miarę sprawnie przejechać. Jak wspominałam, cała prezentacja jest dostępna na moim fanpage'u, są po prostu po kolei te slajdy. I pod nimi są linki, także do części tych rzeczy po prostu znajdziecie odnośniki. Pierwsza zabawa, nadmuchujemy balony, rysujemy na nich różne rzeczy, albo na przykład przyklejamy papier, że to jest zły ork jakiś, czy tego typu. I po pokonaniu przeciwnika, nie zabiciu, on na przykład może być przestać złym. Jeżeli wycięzca dostaje szpileczkę, pam, przeciwnik pokonany. Własna księga czaru, własny egzemplarz gry. Jeśli dziecko na przykład strasznie lubi jakąś grę, możemy razem z nią zrobić własny egzemplarz. Wydrukować kartki, podziurawić, szyć, znaleźć gruby karton albo nawet cienką deseczkę na okładkę. Razem namalować to, powycinać, powyklejać albo nawet zrobić wspomniany zielnik. To są takie czynności, które dzieciakom sprawdzają wielką przyjemność. To kolejna zabawa. To niestety moja córka całkowicie to zignorowała, ale co się pobawiłam i poukładałam, to moje. Ułożyłyśmy właśnie miasteczko i tam próbowałam opisywać, że tam straż pożarna, była tutaj straż pożarna, tam jechała pomóc zebrze i tygrysokowi, które uciekły z zoo. I takie wspólne właśnie miasto, potem dziecko może na przykład samo narysować mapę, bo to też jest fajne, edukacyjne. Albo zrobić zdjęcie, żeby móc to potem odtworzyć. Jest to taka fajna zabawa, wspólne opowiadanie historii. To ogólnie są polecane story dice'y. Tutaj albo story cubes, to jest konkretna firma. To są zestawy kości, na których mamy narysowane różnego rodzaju symbole. I na podstawie tych symboli opowiadamy historię.
Tu na przykład mamy syrenkę, jabłko, łódkę. Tam. I możemy opowiadać historię, że płynęła łódka, ale na przykład została oblodzona, bo mamy tutaj płatek śniegu i zablokowana, więc syrenka popłynęła po smoka, żeby to rozmroził, ale mamy też jakąś czachę. O, to może był statek piracki i jeszcze nam się zaplątało jabłko. No to może ci piraci planowali jakiś większy napad, a okazało się, że napadli handlarze z jabłkami. To jest taki pierwszy pomysł, który mi przychodzi, patrząc na te wyniki, i możemy z tego już tworzyć jakąś historię. Zbieram takie mapy, które potem wykorzystujemy. To ma dwie zalety. Po pierwsze jest to taka właśnie nauka, tych miejsc wspominania tych było, a po drugie jest to duże ułatwienie później w świecie gry. Bo nie opowiadamy abstrakcyjnego miejsca, w którym dziecko nigdy nie było, tylko mówimy, o zobacz, byliśmy tutaj na tym festiwalu, to był catering, to był punkt medyczny, tu był tam jakiś inny jeszcze element. I na przykład spotykacie tam zagubionego psiaka, który nie wie, gdzie jest pole namiotowe i zgubił swoją panią. I dziecko już będzie mniej więcej wiedziało, bo kojarzyło, bo w tym miejsce zbiegało je wzdłuż i wszerz. I to bardzo pomoże wyobrazić mu, gdzie jest. To jest zdjęcie Placu Zabaw z Łukowa. I można na przykład zrobić takie zdjęcie i z dzieckiem opisać te miejsca, że to jest na przykład stacja kosmiczna, tu są jakieś rakieta, tam leci. W domu sobie opiszemy to wszystko, a potem jak pójdziemy z dzieckiem na plac zabaw, to ono może całymi godzinami po prostu się bawić właśnie w tej rakiecie kosmicznej, miny, tego typu rzeczy i się nie znudzi zbyt szybko. To jest pomysł na wykorzystanie tych układanek drewnianych, że na przykład po każdej misji dziecko dostaje element i to jest magiczny artefakt, który po złożeniu wszystkich elementów działa. Albo na przykład poukrywać różne misje pod tymi pieczątkami albo tymi elementami puzli. I na przykład okazuje się, że pod żółwikiem jest misja właśnie odnaleźć starego, mądrego żółwia i zapytać go, nie wiem, o przepisy na leśniki. Dobra, żartuję trochę. To regularnie się pojawia bodajże w Biedronce, są takie kule musujące do kąpieli, to w środku mają różne figurki. Tam był pomysł, że jakaś czarownica uwięziła i uśpiła w lodowych kulach kucyki i po każdej sesji dzieci na przykład ratują jednego kucyka, a potem w kąpieli wrzucają to do wody i kucyk uwalnia się i mamy jednocześnie figurki, które potem możemy używać w czasie gry na mapie. Wszelkiego rodzaju łamigłówki, które też możemy wykorzystywać, jako na przykład klucz broniący wejścia do skarbca, czy jakieś pytanie od Sfinksa. Tutaj jest pluszowe opowieści. To jest gra, która jest bardzo mocno ociera się o gry fabularne, że są do niej podane scenariusze, że są postacie, figurki. I jeśli ktoś nie chce, nie czuje się jeszcze na siłę zaczynać z grami fabularnymi, może pomyśleć właśnie o pluszowych opowieściach. Kolejna rzecz to wszelkiego rodzaju zabawy plastyczne. Na przykład jak są syrenki i tytony, to dzieciom można wydrukować takie ogony, na przykład, żeby mogły sobie dorysować resztę swojej postaci. Albo wymyślić, że walutą są muszelki, tylko trzeba je najpierw pomalować, powycinać. Potem dzieci zamiast zapisywać ilość złota, czy tam innych diamentów, czy właśnie muszelek na karcie, zbierają je do kopert. O, chyba się wyrobiła. Dobra. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jak mówiłam, zapraszam na Fireball Junior gry fabularne dla dzieci. Przemawiała tutaj Fawi. A osobiście serdecznie też zachęcam do zerknięcia na Wspieram to na wspomnianą przeze mnie zbiórkę. Nazywa się Adepci. Dziękuję serdecznie.